Cześć, jestem Ignacy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam recenzję taniego supermarketu, jakim jest Netto. Także zapraszam do oglądania. Czuć, że jest to bardzo tani supermarket. O Jezu, Lordzie, popatrz co się dzieje z tymi ziemniakami. Ale czemu na tym ziemniaku siedzi mucha? Oni tego nie sprzedają, nie? Oni biorą jakieś nowe ziemniaki. Naprawdę ludzie sobie pakują takie same... Jest to każdy może to dotknąć. To jest skandal. Jezu, ja już nie wytrzymuję. Chcę się bardzo wymiotować, zwłaszcza po tych ziemniakach. Ale Lordzie, co się dzieje? Tutaj tak śmierdzi, ja raz wymiotuję. Jezu. Dasz dobra. Radę? Trochę mi lepiej się... O Jezu. Może idźmy. Dalej. Idziemy? Tak, chodźmy jesteś dalej. Pewien? Tak. Chodźmy. Okej, jest mi lepiej. Także ocenimy może teraz sprzęt kuchenny. Na przykład... Buzo. Uj. Dobra, wezmę to. Co to jest? To są... A, dobra, to są takie pudełka. Ale jaki to jest tani plastik. Boże, nie. Nie chcę tego dotykać. Ale, Lordzie, co jest tutaj nie tak? Mi to wygląda normalne. To jest dla ciebie normalne? Jeszcze powiedz, że ty to kupujesz na co dzień i z tego jesz. No nie, ale moja mama na przykład tak. Jezu, naprawdę? Weź, ja ci tu zaraz prześlę przelewem te 200 zł i niech sobie twoja matka kupi coś porządnego. No dobra. Dobra, także zobaczmy, jak wygląda sytuacja w lodówce. Także nie wiem, zobaczmy może, jak wyglądają jajka. Straszliwie dziwne pudełko. A zobaczmy jak... O Boże! Przecież one są zbite! Dobra, ja nawet tego nie dotykam. Chodź, nie, idziemy. Rzeczywiście, tego to nawet ja się naprawdę nie spodziewałem. Lordzie, nie uwierzysz w to, widziałeś to? Popatrz, co się dzieje z tym cukrem. Ale... To jest jakiś żart? Ej, niech ktoś przyjdzie to posprzątać. Poprzednie wpadki tego sklepu jeszcze zrozumiem, ale to... To już naprawdę jest przesada. Naprawdę ktoś chciałby kupić... Aha, to jest śmietnik. Ten cały sklep to jest jeden wielki śmietnik. Znowu chce mi się wygrać. O Jezu. A to nie powinno być zapakowane? Tak, też mi się tak wydaje. Jezu, w ogóle z jakiego to słabego materiału jest wykonane? Jezu. Zaraz się znowu pożygam. Idziemy stąd, Jezu. Jezu, Lordzie, co się stało? Jezu, co to jest? No, nie wygląda. Zobacz jak to wygląda w ogóle. Wow. Jaki to jest słaby materiał. Naprawdę w tym sklepie nie ma nic porządnego. Dobra, zostanę tutaj jeszcze chwilę, ale to tylko dla was. I po to, aby dowiedzieć się, jak inni ludzie oceniają ten sklep, który nazywa się Netto, jeżeli to w ogóle można nazwać sklepem. Ale kamerzysto, przyznaj, że ciężko tutaj wytrzymać. Dobra, także jesteśmy już przed sklepem i będziemy pytać ludzi, jak oceniają Netto w skali od 1 do 10. Dzień dobry, jak pan ocenia zakupy w Netto w skali od 1 do 10? 10. Dzień dobry, jak pani ocenia zakupy w Netto w skali od 1 do 10? W skali 1 do 10, niech będzie 10. Jak pani ocenia zakupy w Netto w skali od 1 do 10? Mam dzień? Dobrze. Dzień dobry. Jak pani ocenia zakupy Netto w skali od 1 do 10? Nie kupiłam. Nie kupiła pani? Nic. A jak pani ogólnie ocenia sobie Netto? Ten konkretny? Tak. W porządku. A tak od 1 do 10? Dzień dobry. Jak pan ocenia zakupy Netto w skali od 1 do 10? 8. Dzień dobry. Jak pan ocenia zakupy Netto w skali od 1 do 10? Jak widzieliście, spotkaliśmy wiele nieprestiżowych osób, ponieważ wysoko oceniały ten sklep, a sami musicie przyznać, że za prestiżowo to tam nie było. Także to tyle w dzisiejszym materiale. To był pierwszy film z nowej troszeczkę serii, z nowej produkcji, więc jeśli Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. W opisie za to znajdziecie link do Ignacego, który dzisiaj występował i prawdopodobnie będzie występował w najbliższych tego właśnie podobnych produkcjach. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!